Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na recenzję nowości od firmy Tesoro, klawiatura mechaniczna Excalibur. To jest właśnie to cudeńko. Dzisiaj będziecie mieli okazję się dokładnie jemu przyjrzeć, zobaczyć zalety, wady, poznać ceny przede wszystkim. Ceny moi drodzy znajdziecie w opisie filmu, tam macie linki do sklepów od najniższych do najwyższych. Zaglądajcie, przeszukujcie, a tymczasem rozpoczynamy już recenzję. A więc przed nami Tesoro Excalibur, najnowszy produkt tej firmy. Na razie mamy tutaj wersję podstawową i jak widzicie klawiaturka jest dość minimalistyczna, dość prosta. Co prawda posiada numpad, natomiast nie mamy żadnej podpórki pod nadgarstki, nie mamy żadnych hubów USB, ale zobaczcie, mamy tutaj, widzicie, przygotowane miejsca na dwa porty USB, na wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. I podejrzewam, że w tych droższych wersjach, czyli Spectrum lub RGB, będą tutaj też huby dodatkowe wejścia. Zobaczymy to jeszcze. Dalej nie będę spekulować, bo nie wiem jeszcze. Natomiast jak dostanę do testów, to wtedy będziemy porównywać. Jak widzicie, przewód mamy bez oplotu, natomiast jest dość gruba izolacja gumowa. Przewód przez to jest dość miękki, jak na klawiaturę mechaniczną, powiem Wam, że naprawdę miękki. Mamy tutaj też taki gumowy element, który zapobiega złamaniu tego przewodu, więc fajnie. No i przewód standard, jakieś 2 metry, zakończony zwyczajnym wtykiem USB z logo Tesoro. Jak już jesteśmy tutaj, zobaczmy sobie drugą stronę. Mamy dwa duże antypoślizgi na dole. Może nie są duże, ale są mocno wystające i mocno chropowate. I mamy też tutaj takie same coś i mamy podwyższenie jednostopniowe z gumowaniem. Zobaczcie szybciutko, jak ta klawiatura się zachowuje na biureczku. Teraz mamy podwyższenia. No, ciężko pchnąć, powiem Wam, że nóżki się prędzej złożą, niż ta klawiatura się przesunie. I bez nóżek, no, zobaczcie, bardzo duży opór. To tyle, jeśli chodzi o test przyczepności, znany na piątkę. Patrzymy dalej. Mamy tutaj standardowy układ klawiszy dla klawiatur gamingowych, dla graczy. Czyli mały enterek, długi backspace, długie shifty i taka standardowa spacja. Jeśli chodzi o czcionkę, to jak widzicie, jest to wszystko duże, wyraźne, tłuste bym powiedział. No i oczywiście klawiaturka jest podświetlana. Natomiast jak sobie wyłączymy podświetlenie, to i tak widzicie, że wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Więc to podświetlenie może być, ale go nie musi i tak jest to wszystko dobrze widoczne. Oczywiście pojawia się klawisz funkcyjny FN tutaj z logo Tesoro, z taką maską i w połączeniu z tym klawiszem możemy sobie zarządzać funkcjami multimedialnymi, wyłączenie głośności całkowite, ciszej, głośniej, play, pauza, do tyłu, do przodu i następnie mamy profile, aż 5 profili graczy, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Następnie z FN-em mamy też tryb gamingowy, tryb PC, przełącznik oraz N-key rollover na nieskończoną liczbę klawiszy, czyli po prostu wszystkie klawisze albo na 6 klawiszy. Poza tym mamy też sterowanie jasnością w górę, w dół. Zobaczcie to za chwilę w części prezentacyjnej. A teraz moi drodzy, jeśli chodzi o przełączniki, to zobaczcie sami, że mamy tutaj przełączniki typu Braun i widzimy też wyraźnie, że są to przełączniki produkcji Kale. Czyli przełączniki konkurencyjne dla Cherry MX, żywotność taka sama w sumie, bo 50 milionów klików, browny, czyli bez kliku, działające, no jak słyszycie, dość głośno, ale ciszej niż na przykład Blue. Też ta klawiaturka chyba jest dostępna z Blue. Znając Tesoro, pewnie są wszystkie 4 podstawowe rodzaje, czyli jeszcze Redy i Blacki do wyboru. No i widzimy też diody. Diody jednokolorowe niestety tylko, ale będą kolorowe w tych bardziej zaawansowanych wersjach klawiatury. No i patrząc dalej, moi drodzy, mamy tutaj logo Tesoro podświetlane, zobaczcie za chwilkę. Mamy też kontrolki stanów. Mamy całkiem fajne takie strzałki na kursorach.
Widzieliśmy też w innych klawiaturach Tessoro, mamy napisy Break the Rules, czyli logo tego producenta, i na samej spacji też logo Tessoro. Zrobię Wam taki krótki test, jak to tutaj wypada z głośnością. Nie jest to oczywiście klawiatura tak cicha jak membranówki, natomiast jak na mechanika też nie jest jakaś specjalnie głośna. Teraz rzut oka na układ klawiszy, zobaczcie jak to jest wszystko osadzone. Myślę, że tak całkiem ergonomicznie ułożenie jest dobre do pisania i do grania. Natomiast jak zauważyliście, nie ma żadnej podpórki pod nadgarstki, nawet dołączanej magnetycznie. Może w droższych wersjach będzie, nie wiem tego jeszcze. Natomiast ja osobiście z podpórek nie korzystam. Mam taką półeczkę na klawiaturkę, że nawet ta podpórka nie spełnia swojej funkcji. Mam po prostu za nisko. Natomiast wielu z Was też pyta o klawiaturki z podpórkami, więc niestety Excalibur w tym temacie nie sprawdzi się, bo nie ma podpórki. A teraz pora na podświetlenie. No i moi drodzy, wszystko stało się jasne, a raczej sama klawiatura Tessoro Excalibur. Ja troszeczkę przyciemnię tutaj, żebyście lepiej to widzieli. Może nawet jeszcze bardziej, dobra. Zobaczcie. Tak to wygląda w pełnej krasie. Kamerka troszeczkę łapie więcej światła niż powinna, natomiast na żywo bardzo wyraźnie są podświetlone wszelkie litery, cyfry. Natomiast te przestrzenie pomiędzy klawiszami są podświetlone, są dość jasne, ale nie aż tak jasne jak na filmie. Kamera troszeczkę przekłamuje, za dużo tego światła łapie. Natomiast podświetlenie moim zdaniem jest jak najbardziej wystarczające, nie razi po oczach, a bardzo ładnie się sprawdza. Założymy szybko te nakładki. Moi drodzy, zobaczcie teraz jeszcze opcje. Bierzemy FNIC. Ściemniamy. Gasną bardziej przestrzenie. Wyłączona. Jest wyłączony. Pierwszy stopień, drugi. Tryb pulsacji, zobaczcie. Podświetlenie się powoli wygasza i wraca. Następnie mamy tryby gamingowe. Ok, zobaczcie. Tutaj kursory, Enter, spacja, WSAD i klawisze profili. I pełniejsza wersja z podświetlonymi jeszcze numerkami od 1 do 0. Może tak to będzie lepiej widać. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze raz powtarzamy. Bez podświetlenia. Pierwszy stopień, drugi. Normalny, stały. Plus pulsacja, bardzo powolna swoją drogą. Zobaczcie, kilka sekund zajmuje, aż przestrzenie wygasną. Potem stopniowo cyfry, litery i od razu to wszystko wraca. No i tryby gamingowy pierwszy i gamingowy drugi z większą ilością. Jeszcze cyfry plus caps, shift, control, tab i alty. Tak więc to było na tyle, jeśli chodzi o tryby podświetlenia. Moi drodzy, pora podsumować testy tej klawiatury. Powiem Wam tak, co do klawiatur od Tessoro, testowałem praktycznie wszystkie modele i mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie są naprawdę sprzętami solidnie wykonanymi, funkcjonalnymi, jednak nie zawsze tanimi. W tym przypadku cena nie jest jakaś zaporowa jak na klawiaturę mechaniczną. Przypomnę, sprawdziłem sobie w opisie filmu. Natomiast jest to cena za podstawową wersję, po prostu Tessoro Excalibur. Będzie jeszcze wersja na pewno Spectrum i bodajże też RGB. Mam nadzieję, że też znajdą się w testach u mnie na kanale. Tak więc będziecie mogli je zobaczyć. Co do zalet, co do wad, widzieliście sami. Moje zdanie jest takie, że jest to klawiatura całkiem udana dla osób, które cenią sobie prostotę, a jednocześnie chcą klawiatury funkcjonalnej i z podświetleniem. Oczywiście na przełącznikach mechanicznych. W tym przypadku są to przełączniki firmy Kale, natomiast moim zdaniem nie są one pod żadnym względem gorsze od przełączników Cherry MX. Są to po prostu przełączniki na razie mniej znane.
Dlatego generalnie Tesoro Excalibur w testach spisał się według mnie dobrze, chociaż osobiście poczekałbym jeszcze, aż ta klawiaturka stanieje chociażby o 50 zł przed zakupem. Natomiast to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja taka osobista uwaga. Ostateczną ocenę pozostawiam jak zwykle Wam. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze uwagi. Tak więc liczę na Waszą aktywność pod filmem. Jeśli interesuje Was coś jeszcze od Tesoro, co chcielibyście zobaczyć na kanale, piszcie śmiało, być może uda się taki sprzęt do testów sprowadzić i będą kolejne filmy ze sprzętami tej udanej firmy, jeśli chodzi o klawiatury. Za chwilę jeszcze podsumowanie końcowe z plusami, z minusami, z moją oceną tego produktu. Natomiast przypominam Wam jeszcze raz, że ceny sprawdzicie w opisie filmu tej klawiatury oraz innych modeli od Tesoro. Zapraszam Was też na mojego Facebooka, gdzie też często coś się dzieje. No i wpadajcie na kanał, ponieważ staram się, aby codziennie był tutaj nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!